Witam Państwa serdecznie z Poznania. Jesteśmy na 8 forum rolników i agrobiznesu organizowanym przez redakcję Top Agrar Polska. Podczas naszej sesji Uprawa Technika 1 dyskutujemy o płodozmianie, który pozwala zachować żyzność gleby i rozsądnie gospodarować wodą. Partnerem naszego panelu dyskusyjnego jest firma Kuhn. Jest ze mną Artur Szymczak z firmy Kuhn Maszyny Rolnicze. Arturze, proszę powiedz, jakie maszyny i systemy uprawy Kuhn oferuje właśnie w tym zakresie, aby zachować potencjał plonotwórczy gleb? Firma Kuhn ma bardzo szeroką ofertę, więc jesteśmy w stanie się dostosować do różnych potrzeb rolnictwa, ale dzisiaj trendy są takie, żeby minimalizować uprawę, dlatego też ta minimalna uprawa poprzez wykorzystanie maszyn, które bardzo płytko uprawiają glebę, tak aby po żniwach eliminować chwasty, czy minimalizować ich ilość w glebie, chociażby maszyny do głębokiej uprawy, które poprawiają strukturę gleby, pozwalając na lepszy transfer wody i kumulację wody, a szczególnie w takim okresie jesiennym, co jest bardzo istotne. No i strip till tak zwany, czyli uprawa pasowa, bardzo charakterystyczna, już popularna w warunkach polskich dla roślin szerokorzędowych, czy buraki, czy rzepak, czy kukurydza. Ale co istotne jest, mamy maszynę, która sobie radzi w różnych warunkach i potrafi pracować w dużej ilości słomy, bądź też resztek roślin wynikających z poplonu, rozdrobnionego lub też nierozdrobnionego. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób rolnik prowadzi plantację. Utrzymanie wysokiego potencjału plonotwórczego gleby to nie tylko systemy czy technologie uprawy, ale również możliwości nowoczesnych maszyn. Jakie rozwiązania w tym zakresie oferuje właśnie firma Kuhn? Chodzi tu głównie o pryskiwacze, rozsiewacze. Ja może jeszcze będę kontynuował tą głęboką uprawę, bo mamy taką nowość i też na zasadach dyskusji z rolnikami, doświadczonymi rolnikami, na jaką głębokość właściwie ten kultywator powinien pracować, tak? Nikt nie potrafi tak do końca odpowiedzieć, dlatego zastosowaliśmy... To chyba zależy od tego stanu gleby, tak? Stanu gleby, ale trudno jest robić odkrywkę każdego roku i sprawdzać na jakim etapie, gdzie, na jakiej głębokości mamy podeszwę płuczną. Dlatego zastosowaliśmy nowe rozwiązanie, jakim jest skaner glebowy, który pozwala nam zidentyfikować głębokość podeszwy płucznej i ustawić kultywator o 5 cm głębiej niż ta podeszwa płuczna jest. I to jest taka innowacja, która niewiele kosztuje w formie, jeżeli chodzi o wykorzystanie, natomiast daje dużą wartość do odpowiedniego traktowania gleby. Inną właściwie rzeczą, która jest bardzo istotna w warunkach polskich gleb, czyli tych gleb mozaikowatych, jest zmienne dawkowanie i to w różnych obszarach. Wykorzystujemy maszyny do siewu ze zmiennym dawkowaniem nie tylko rośliny głównej, kukurydza, buraki czy rzepak, ale również nawozu, który w tym samym czasie jest wysiewany, bądź też w siewnikach zbożowych do wysiewu różnych roślin, na przykład dwóch lub trzech w tym samym przejeździe, dla na przykład siewu poplonów po żniwach, tak aby głębiej wprowadził na przykład groch i uprawiając z przodu, bądź też wykorzystując tak zwany siew bezpośredni, który również umożliwia pracę redlic na dużej głębokości, tak aby wykorzystać te okresy również suszy, żeby te rośliny miały wystarczającą ilość wilgoci. Ale dalej idąc, wysiew nawozów i ochrona roślin to najdroższy element produkcji. Przez te maszyny przepływa najwięcej pieniędzy w każdym gospodarstwie. Dlatego je musimy ważyć. Dlatego próby glebowe i rozsądne mapy zmiennego dawkowania. Przypominam, że mamy mozaikę glebową, to jest bardzo istotne. Mapy zmiennego dawkowania dla wysiewu nawozów różnych, ale w tym ostatnim etapie dla azotu azotowego, tak aby nie nawozić w tym miejscu, gdzie nie ma dostępnej wody. I tutaj połączenie nie tylko map glebowych, ale stacji pogodowych pozwala na podjęcie odpowiedniej decyzji co do dawki na tych słabszych elementach. Ale powiem jeszcze jeden ciekawy element w ostatnim doświadczeniu z opryskiwaczem, gdzie wykorzystaliśmy mapę zmiennego dawkowania regulatorów wzrostu.
I to też przyczyniło się do optymalizacji polonowania, dlatego że na lekkich glebach pszenica nie jest w stanie wykształcić tak dużej rośliny. Nie potrzeba tam skracać tej rośliny, a skrócić w tych obszarach gleb, gdzie jest duży potencjał. Więc mamy wiele możliwości. Oczywiście mamy produkt Autospray, który pozwala na zmienne dawkowanie, nie tylko w trakcie jazdy, ale na łukach. Wszystko zależy od tego, jakie mapy zainstalujemy i też w jaki sposób chcemy pracować, więc rozwiązań jest bardzo dużo po to, aby te warunki poprawiać, a nie przysłowiowo momentami pogarszać. Czyli tak naprawdę to nowoczesne, zrównoważone rolnictwo to tak naprawdę obróbka cały czas różnych cyfrowych danych, czyli jednym słowem cały czas digitalizacja, tak? Ja myślę, że digitalizacja, wykorzystanie doświadczenia rolnika, szersze spojrzenie, konsultacje ze specjalistami, wybór odpowiedniej maszyny i technologii w cyklu płodozmianu. Jest wiele obszarów, które można poprawiać, udoskonalać i nie można spojrzeć na samą maszynę, bo w zasadzie ja nie jestem agronomem, nie jestem specjalistą, jestem specjalistą od sprzedaży maszyn, doradztwa. Ale moim zadaniem jest to, aby być skutecznym. Dlatego zachęcamy do szerokiego spojrzenia na gospodarstwo, na uprawę, na ochronę roślin i nawożenie, tak aby być jeszcze lepiej skutecznym, aby produkt, który wychodzi z rolnictwa, był wyprodukowany w warunkach sprzyjających środowisku, ale również najwyższej jakości, jaka jest tylko możliwa na tym etapie wiedzy, jaką rolnik każdy ma. Podczas naszej sesji będziemy dużo dyskutować o żyzności gleby, o utrzymaniu gleby w bardzo dobrej kondycji. Będziemy dużo mówić o międzyplonach. Jakie rozwiązania w tym zakresie, jeśli chodzi o zagospodarowanie międzyplonów, oferuje Wasza firma, firma KUN? Nasza firma specjalizuje się w różnego rodzaju maszynach, ale tutaj przy tej okazji chciałbym zaznaczyć, że mamy siewnik Aurok, siewnik do siewu bezpośredniego. Wszyscy specjaliści mówią, żeby uprawiać tak mało, jak jest tylko koniecznie. W związku z tym, dlaczego nie siać poplonów bezpośrednio? Czyli jeżeli gleba jest w kulturze, jeżeli nie mamy zbyt dużego zachwaszczenia, można wysiać poplony bezpośrednio zaraz po żniwach, siewnikiem do posiewu bezpośredniego, z możliwością regulacji głębokości siewu, bo pamiętajmy, że u nas te okresy suszy czasami eliminują wschody roślin płytko kończeniących się, tych wysiewanych na 3 cm. Mamy taką maszynę, która jest wprowadzić w stanie groch na przykład na 5-6 cm i ten groch ma wystarczająco wilgoci, aby sprawnie i dobrze kiełkować i wtedy tworzy bardzo silną roślinę, a co dla nas jest najważniejsze, głęboko korzeniącą się roślinę, która wiąże też azot w glebie, więc jest wiele obszarów, które są istotne. Siew bezpośredni dla naszych, w naszych tutaj warunkach, dywersyfikacja zbiorników, systemów wysiewu pozwala na większe możliwości siewu różnych roślin w tym samym przejeździe. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.